Dzień dobry. Zgodnie z tytułem, mój referat poświęcony jest filozofii George'a Edwarda Moore'a i dotyczy przede wszystkim pojęcia wiedzy bezpośredniej. Samo pojęcie wiedzy bezpośredniej u Moore'a pojawia się stosunkowo rzadko w sposób explicite, wprost. Znaczy, nie czytałem całego korpusu Moore'a, ale o ile zdołałem zauważyć, występuje ono przede wszystkim, znaczy jest analizowane bezpośrednio w takim jego późnym, powiedzmy, znaczy późno wydanym dziele z głównych zagadnień filozofii, samej Problems of Philosophy, które są de facto zapisem jego wykładów stosunkowo wczesnych, wygłoszonych w latach 1910-1911 i zostały one wydane w 1953 roku z pewnymi komentarzami, krytycznym stosunkiem właśnie do wczesnych idei, aczkolwiek większość, jak się wydaje, idei została podtrzymana. Czym więc jest, znaczy jak funkcjonuje w ogóle we wszystkich pismach Moore'a, jak mi się wydaje, ta wiedza bezpośrednia? No to jest to, co on w swojej filozofii zdrowego rozsądku przytacza jako takie koronne argumenty przeciwko Kantowi, Hume'owi, agnostykom, prawda? Czyli na przykład podnosi rękę i mówi, to jest ręka, albo podnosi kopertę i mówi, to jest biała koperta, albo teraz widzę białą kopertę i tak dalej. I dodaje, że jest to wiedza niepodważalna, pewna, z której możemy wyprowadzić dopiero inną. To jest, takie są przykłady wiedzy bezpośredniej. I otóż szczegółowa właśnie analiza jest, pojawia się przede wszystkim w tym dziele, o którym wspomniałem, z głównych zagadnień filozofii. I do tego będę się przede wszystkim odwoływał. Może jeszcze krótko, jaki jest cel wystąpienia, ponieważ gdybym nie zdążył, to Państwo będą wiedzieć, jakby, do czego zmierzałem, co chciałem pokazać. Jest to, przyświeca mi idea wyrażona przez Sellarsa w dziele Empiryzm a filozofia umysłu, gdzie Sellars w pierwszym bodaj rozdziale twierdzi, że wiedza bezpośrednia nie istnieje i krytykuje teorię danych zmysłowych. Moim zadaniem jest jakby aplikacja tej idei, ale nie jest to ścisła aplikacja jakby idei Sellarsa, tylko jakby sam pomysł, pokazanie, że to, co Moore bierze za wiedzę bezpośrednią, w gruncie rzeczy jest bardzo złożone, ma tyle elementów w sobie, że no, paradoksalnie nie sposób wbrew intencjom Moore'a uznać tego za wiedzę bezpośrednią, lecz właśnie za pośrednią. Do analizy tej kategorii służą jako takie dystynkcje, które się, że tak powiem, w pobliżu tego pojęcia pojawiają. Pojawiają się inne jeszcze pojęcia, które ja może wypiszę na tablicy, bo one będą powracać. Więc po pierwsze, jest taka kategoria jak ujmowanie bezpośrednie. Co możemy ujmować bezpośrednio? Możemy ujmować dane zmysłowe według Moore'a, dane zmysłowe, dalej, własne akty świadomości, własne akty świadomości oraz zdania logiczne. Tak? To, czy ujmowanie jest wiedzą, jest już osobną sprawą. Przepraszam, jak to jest po angielsku? Direct apprehension. Później mamy ujmowanie pośrednie. Tak? Czyli ja tutaj już sobie. Ujmowanie pośrednie, ono odpowiada takim samym jak przypominanie sobie czegoś. Czyli w ujmowaniu pośrednim, bezpośrednio ujmuje, to jest już akt złożony. Bezpośrednio ujmujemy zdanie logiczne, ale pośrednio no, ujmujemy dane zmysłowe, któremu dane zdanie logiczne odpowiada. Na przykład mówimy, pamiętam, że widziałem, czy trzymałem w ręku białą kopertę i tak dalej. Idąc dalej, jest taka kategoria Moore'a jak wiedza właściwa. Po angielsku on mówi proper knowledge proper, dokładnie. Wiedza właściwa. Ona z kolei składa się z czterech
elementów. No może nie będę ich pisał, ale już później będę odwoływał się, że to jest rzecz złożona. Więc po pierwsze, składa się z ujmowania bezpośredniego zdania logicznego. Dalej, składa się z przeświadczenia o prawdziwości tego zdania. Dalej, konieczna jest tutaj prawdziwość samego tego zdania logicznego. A dodatkowo, o czym tutaj była w innych kontekstach już mowa, Moore mówi, że potrzebna jest pewność, że to zdanie jest prawdziwe. No ta pewność jest potrzebna, żeby wykluczyć sytuacje przypadkowe, że ktoś na przykład przekonany jest, że za rok o tej porze będzie padać i rzeczywiście pada, no ale nie można tego nazwać wiedzą. Dobrze, czy to ma 4 punkty, a więc jest czymś dość złożonym. Dalej. Przydatna jest tutaj kategoria postrzeżenia zmysłowego. Postrzeżenie zmysłowe u Moore'a nie dotyczy danych zmysłowych. Postrzeżenie dotyczy przedmiotów materialnych. A zatem postrzeżenie zmysłowe, z czego się składa? Z bezpośredniego ujęcia danej zmysłowej oraz pośredniego ujęcia przedmiotu. Dodajmy teraz, że postrzeżenie zmysłowe, o ile ma mieć jakąkolwiek epistemologiczną wartość, status, to musi być wiedzą właściwą. Czyli to zdanie, które ujmujemy pośrednio, no musi tam być, tak jak mówiłem wcześniej, prawdziwe. Tam wchodzi kwestia pewności, że to zdanie jest prawdziwe, przeświadczenia i tak dalej. I już dwie ostatnie kategorie, krótkie, wstępne. Mianowicie właśnie kategoria wiedzy bezpośredniej. No i mamy wiedzę pośrednią. Wiedza bezpośrednia to jest wiedza po prostu bezpośrednio nabyta. Taka, która nie jest wynikiem wnioskowania z innych zdań. Natomiast pośrednia to jest właśnie taka, która jest wynikiem, krótko mówiąc, wnioskowania. I idąc dalej, głównym pytaniem, jakie się pojawia w tym kontekście, jest kwestia, czy ujmowanie bezpośrednie, czy taki bezpośredni, pod ręką, prawda, taki pierwszy kandydat na wiedzę bezpośrednią, czy ujmowanie bezpośrednie jest, czy może być wiedzą bezpośrednią? I otóż w takim wczesnym, znaczy pierwszym bardzo znanym eseju swoim, Obalenie idealizmu, Moore skłania się do tego, że tak. Natomiast już właśnie parę lat później twierdzi, że jednak tak nie jest, a uzasadnia to m.in. w taki sposób. Cytuję. Różnica między ujmowaniem bezpośrednim a wiedzą wprost bezpośrednią polega na tym, że ujmowanie bezpośrednie jest stosunkiem, jaki możemy mieć do rzeczy, które nie są zdaniami logicznymi. Gdy tymczasem poznanie lub wiedza bezpośrednia będąca postacią wiedzy czy poznania właściwego jest stosunkiem, jaki możemy mieć tylko do zdań logicznych. Tak, na przykład, w tej oto chwili bezpośrednio ujmuję, otrzymał kopertę białą, bezpośrednio ujmuję białawą barwę tego papieru, ale nie poznaję bezpośrednio tej białawej barwy. Wiedza polegać może tylko na stwierdzeniu jakiegoś faktu wyrażonego w asercji, to już skończyłem cytat, a nie na samym ujmowaniu danej zmysłowej. Narzuca się wobec tego pytanie, czy możemy mieć wiedzę bezpośrednią dotyczącą samych danych zmysłowych. Odpowiedź Moore'a w jednym fragmencie wydaje się sugerować, że w zasadzie taka wiedza może istnieć. Stwierdzałaby ona nasz własny fakt umysłowy,
czyli fakt bezpośredniego ujmowania czegoś, albo stwierdzała istnienie pewnego zmysłowego datum. Tu cytat właśnie z Moore'a, o którym mowa. Gdy bezpośrednio ujmuję tę barwę, to mogę również, jeśli właśnie myślę o tym, wiedzieć bezpośrednio, że zdanie, iż ja bezpośrednio ujmuję tę barwę, jest prawdziwe, a także, że prawdziwe jest zdanie, iż ona istnieje. Ale oba te zdania są czymś zupełnie różnym od samej barwy białej. Gdyby poszedł w tą stronę, mogłoby to być najbardziej podstawowe i oczywiste i najbardziej pewne przypadki wiedzy bezpośredniej. I wydaje się, że dalszym naturalnym krokiem w jego rozważaniach powinno być położenie nacisku na tę właśnie sytuację. Na przykład na zdania typu: wiem, że w tej chwili bezpośrednio ujmuję taką a taką barwę, czy też wiem, że taka barwa istnieje i tak dalej. Tymczasem przykłady, jakie Moore podaje, odnoszą się nie tyle do danych zmysłowych, ile właśnie do przedmiotów materialnych, czyli do postrzeżenia zmysłowego. Na przykład, wiem, że ten ołówek istnieje i tak dalej. Można więc wnioskować, że właśnie wiedza bezpośrednia nie dotyczy ujmowania, lecz postrzeżenia, tak? Czyli przedmiotu. To prowadzi Moore'a do zaskakujących konsekwencji i trudności, które filozof stara się na bieżąco rozwiązywać. Pierwsza kontrowersyjna kwestia polega na tym, że wiedza bezpośrednia nie jest, jak można by oczekiwać po nazwie, czymś prostym, lecz złożonym. Podobnie jak złożone jest samo spostrzeżenie zmysłowe. Mówiliśmy, że postrzeżenie zmysłowe, tak, to chociażby obejmuje wszystkie te komponenty, które się na wiedzę właściwą składają, plus ujmowanie danej zmysłowej, tak, i zdania logicznego. Godzi się zresztą na tę konsekwencję. Cechą dystynktywną wiedzy bezpośredniej jest u niego bowiem nie tyle prostota czy niezłożoność, ile jej nieinferencyjność. To, że nie jest ona wyprowadzona logicznie z innych zdań, stanowi właśnie jej istotę. Filozof będzie się starał przekonać, że pomimo złożoności poznania bezpośredniego jest ono uzyskiwane bez udziału wnioskowania. To, czy jego zabiegi są skuteczne, jest sprawą oddzielną i raczej wątpliwą. Druga problematyczna kwestia polega na tym, że zasadniczą częścią składową wiedzy bezpośredniej jest ujmowanie pośrednie. Skoro myśl do wcześniejszych jego definicji, postrzeżenie przedmiotu składa się właśnie z ujmowania pośredniego rzeczy, materialnej. Mamy więc dwie zaskakujące rzeczy. Przedstawiając bardziej szczegółowo konsekwencje płynące z powiązania wiedzy bezpośredniej z postrzeżeniem zmysłowym, struktura tej wiedzy wygląda następująco. Kiedy wypowiadam zdanie, ja wiem, że ten ołówek istnieje, to w myśl warunków, jakie powinno spełniać spostrzeżenie będące wiedzą właściwą, muszą zachodzić następujące rzeczy. Po pierwsze, muszę bezpośrednio ujmować stosowną daną zmysłową. Po drugie, muszę bezpośrednio ujmować zdanie logiczne, na przykład zdanie, dane zmysłowe, które ujmuję bezpośrednio, są znakami, że ten ołówek istnieje. Trzy, zdanie to musi być prawdziwe, a więc musi istnieć ten ołówek, a tym samym zdanie ten ołówek istnieje musi być prawdziwe. Cztery, muszę być przeświadczony o prawdziwości tego zdania. Wreszcie, pięć, muszę wiedzieć, że być pewien, że zachodzi określony stan rzeczy, a więc prawdziwe musi być zdanie, ja wiem, że istnieje ten ołówek. Jak widać z powyższego, wiedza bezpośrednia, pomimo jej pierwotności i deklarowanej inferencyjnej niezależności, stanowi bardzo złożony przypadek. Na niektóre, dokładnie dwa z możliwych zarzutów, wskazuje sam Moore i niejako wyprzedzając zarzuty, przedstawia swoją strategię obronną. Przewiduje więc pierwszy zarzut. Otóż
Literalnie jego przykład wiedzy bezpośredniej brzmi: ja wiem, że ten ołówek istnieje. A zatem, brzmi zarzut, ściśle biorąc, wiem bezpośrednio nie to, że ten ołówek istnieje, lecz to, że ja wiem, że ten ołówek istnieje. Czy jednak istotnie mogę to wiedzieć bezpośrednio? Innymi słowy, czy mogę wiedzieć, że ja wiem, iż ten ołówek istnieje, jeżeli nie uzyskałem już uprzednio wiedzy o tym, że ten ołówek istnieje? Czy nie jest raczej tak, że o tym, że wiem, iż ten ołówek istnieje, wiem tylko pośrednio? Tylko dlatego, że wiem, że prawdziwe jest zdanie głoszące, że ten ołówek istnieje i tak dalej. Konkluzje. W takim razie niestety, ja powiem tylko dokąd zmierzę, tak? Młot przedstawia jeden argument, tak, gdzie on w odpowiedzi mówi, że te dwa osobne elementy rzeczy od siebie niezależnie, inferencyjnie, ale bezpośrednio ujmowane. Podaje jeszcze jeden zarzut, no, którego powiedzmy nie będę przytaczał, gdzie właściwie jego strategia jest taka sama. Przemilcza natomiast fakt, że postrzeżenie zmysłowe, o czym wcześniej mówił, stanowi wiedzę właściwą, a więc jeszcze należałoby je uzupełnić o kolejne rzeczy, gdzie już bardzo trudno byłoby wykazać, że pięć różnych elementów jest ze sobą, jest niezależna od siebie zupełnie inferencyjnie. I chciałem pokazać, że można przynajmniej kilka z nich ułożyć po prostu w pewne schematy logiczne, także to, co on nazywa wiedzą bezpośrednią, jest w gruncie rzeczy czymś uwikłanym we wnioskowania. No, taki był mój cel i może na tym zakończę. Krótki komentarz na koniec, że no, całe rozważania mają bardziej taki historyczno-filozoficzny może charakter, znaczy mają na celu zrozumienie pewnych dystynkcji humora, to dystynkcji, których nie zauważyłem u innych komentatorów, krótko mówiąc. No a inna rzecz to jest jakiś rodzaj aplikacji czy czegoś, co pomaga zrozumieć pewne idee selarstwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.